Witam was w moim let's playu z gry Tomb Raider 2 i bierzemy się za planszę Temple of Zion bądź Temple of... No właśnie, Temple of X i Jan, tak, dokładnie. Tak, ja już tak nie potrafię, wiecie, to już jest wyższa inteligencja. To już jest wyższy szczebel angielskiego. Tak, i wylądowaliśmy za tymi drzwiami znanymi z The Great Wall. Dokładnie. To są te drzwi i są w tak brzydkiej teksturce, że po prostu żygać się chce. No jak te w Ice Palace. No, dokładnie. Teksturki. Ale zobaczcie, żeby przedostać się przez jedne głupie wrota, ile musieliśmy wycierpieć. Musieliśmy pływać, dusić się, walczyć z rekinami, skakać po górach w Tybecie. Jastrzęby musiały nam wydobywać oczy, wszystko po prostu, co możliwe. I jeszcze tych wszystkich od Bartoliego, nie? No, i zobaczcie, jesteśmy w tym, dokładnie w tym samym miejscu po drugiej stronie. Lara to jest za jednym zamachem genius, a za drugim, kurczę, głupota. Wiesz, tak to by była gra strasznie krótka, nie? Z drugiej strony. Dobra. A tutaj nie powinno być cutscenki? Nie, to potem. To patrz, nawet ja lepiej pamiętam. A, tak, tam koniec. Dokładnie. Podobały mi się te kamienie, co tutaj były. Ta plansza jest długa, nie? Temple of Zion. Tak, no ale mi to nie przeszkadza, będzie nie fajnie. Nie, też nie, ale mam nadzieję, że miejsca będą miały wystarczająco dużo na dysku. Bo jak nie, to się potem... No, w razie W to... A nie, ty też widzisz FPS-y, nie? Tak, widzę. Także w razie W nie ma problemu, zrobi się żółte to... Zrobi się żółte... To czas, że... się skończył. Dobra. No to mamy tutaj taką słodką... Ale uważaj, tak, bo wiesz, życia może ci sporo zabrać. Tak, mamy tutaj taką słodką pułapkę i nie ma tutaj żadnego sposobu, żeby po prostu w jakiś sposób ją oszukać. Po prostu zawsze spadniemy. I w zależności od tego, jak skoczymy, tyle stracimy życia. Także spróbuję... W żaden sposób nie da się dotknąć tego... No oczywiście, da się dotknąć, aczkolwiek nie da się na niego wspiąć czy coś innego. Okej. I teraz 3, 2, 1, już! Skocz. Dobra, jest dobrze. No, jak na mnie, to już w ogóle nie... Bardzo dziwne jest, że ta kula dalej za tobą nie leci, nie? Nie czaję tego. Sekret. Tak. Musisz tyłem, dokładnie. Tyłem. Dobra. Lara, łap się proszę cię. Kiedyś tutaj Dominice się Lara nie złapała, nie? A, ty jeszcze nie zapisałeś, jak mogłeś. No właśnie. Nie, już zapisałem. Zapisałem. Teraz 3 razy zapisz. Okej. W ogóle Temple of Zion jest to plansza nie przedostatnia, ale chyba przedostatnia, tak? Nie. Czekaj. Jest, potem jest Floating Islands, potem jest... Dragon's Lair, apostrof S Lair. A potem Home Sweet Home. To jeszcze zostały Home. Tak. To zostały jeszcze 3 plansze i ukończymy Tomb Raider 2. Także będzie koniec. I ja tak jak mówiłem, larki będzie długa przerwa, bo po prostu zaczyna mi się larka przejadać powolutku. No i zaczyna ci brakować larek. Czego mi zaczyna... To co? Angel of Darkness? No tam Angel of Darkness to wiesz, to tajemny projekt, nie? Trójeczka. Aha, ty mówisz teraz to, co nagrywałem, tak? Nie, czekaj, ja już się gubię. Ty już tyle tych lat nagraj, ja nagrałem... że się gubię. No wiesz, wszyscy Lara. Ty Lara, Ksenka Lara. Czekaj, ja ci mówię, co każdy nagrałem. Lara. Ja nagrałem trójkę, nagrałem dwójkę za chwilę do końca, czwórkę nagrałem, piątkę nagrałem, nagrałem Angel of Darkness i to wszystko na razie. No tak. Jeszcze zostały mi goldiaki, zostały mi... Lara, zabij go, proszę cię, no! I krystalsówka i jedynka. Tak, i krystalsów nagram wszystkich w HD, w ogóle tu nie ma żadnej mowy. To bardzo się cieszę. Nawet Angel of Darkness był w HD. I tak jak mówiłem, najnowsza seria, która jest serią magiczną i tylko i wyłącznie jedna osoba wie, co to będzie za seria, też będzie w HD w najbliższym czasie. Myślę, że ta seria będzie dla was zaskoczeniem swojego rodzaju, ponieważ... Ja wiem, co to będzie. Ty wiesz? A ci mówię? Nie, ale ja i tak wiem, to będzie Barbie z przeglądarką. Jej! Nie, My Little Pony w ogóle. Tą kurde nagram. Tylko wiesz, nie ten filmik z Vomito, Lukas, nie?
Angelina Barbie, Julie. Tak, a przeglądałeś ostatnio Vomito? A co właśnie? Ty... Nie, nie, już dawno nie wchodziłem. A odkryłem lepszą stronę, sadystyk. A to wiem, to też patrzyliśmy. No ja jakoś, ja musiałem sobie konto założyć. Wiesz, już mam honorowe konto tam. I tak. Pierwszorzędne w ogóle wszędzie na pierwszych stronach jest Jakub. Tak, wiesz, w każdej pozycji, nie? Także wiecie, nie polecam, nie polecam. Bo wiecie, zmienicie zdanie o mnie. Kurde, katar. Dobra, i teraz na lewo, na lewo. Tak, ja wiem, tylko czekaj, muszę katar. Znaczy nie muszę katar, tylko... Znowu teksturka rozpaciona na największą możliwą skalę. Tak. Kurde, bo nie chcę wam tutaj smarkać do mikrofonu, a nie chcę też przerywać nagrywania. To wiesz co, Lukas, weź może ich jakoś zabawiaj, a ja wydmucham nos, co? No dobra. Dobra, no to... No to idziemy do przodu. Dobra. No i wciskam strzałkę, co się dzieje. Kurde. Dobra. Co mamy do powiedzieć? No skaczemy, walimy się w głowę. Czekajcie, udało się, nie wiem jakim cudem, to ja sobie zapiszę. Walimy się w głowę. Zapisz. Ja w ogóle to robię inną ręką niż zazwyczaj. Czy ktoś ma skojarzenie oprócz mnie? Lukas, nawet ja już nie mam, więc wiesz, jesteś na przegranej pozycji. Czekajcie, słuchaj, ja idę wydmuchać ten nos. Znaczy, nie idę, bo mam tutaj chusteczki w plecaku. No to daj mi klawiaturę. Dobra, wysyłam ci klawiaturę i zabawiaj. Dobra. Dobra, to wychodzimy i skaczemy w bok. Tak. Nie, naprawdę nie wiem, co mam mówić. Jeżeli jestem w menu i patrzymy się na statystyki, to nie mogę nic ciekawego wam powiedzieć. Dobra, patrzymy się na Lara. No jak widzicie, jest zdolna, aby oddychać. Tak, to jest niesamowicie trudna umiejętność. Musimy się na niej skupić, nie? Tak, niesamowita umiejętność. Może iść do Mam Talent, spokojnie wygra program. Fajnie mi teksturki prześwitują. Czasami jak ona weźmie większy wdech, to cucki wlecą w ścianę i w ten czas widzę te teksturki, które są dwa razy dalej, są za tym budynkiem, widzę te kamienie, jeszcze co jest za kamieniami. Także ciekawa sprawa, Scape czyni cuda. Kurde, jeszcze bardziej sobie nos zapchałem, a nie wydmuchałem, nie wierzę. No ja właśnie wyzdrowiałem. No to ci zazdroszczę. Kurde, nadzieję, że bardziej mi się to nie robi. No ale ja też musiałem półtora tygodnia przeboleć z katarem. Jezu, nienawidzę katar, mogę mieć zapalenie płuc. Nie no, opon mózgowych raczej nie, bo już bym wtedy nie wyszedł z domu. Ale mogę mieć zapalenie płuc, nie wiem, mogę złamać sobie nogę, ale nie chcę mieć kataru. No katar jest straszny. Jak to moja mama mówi, katar leczony, nie, katar leczony, nie leczony, trwa 7 dni. Nie, czekaj, nie, to znaczy, katar leczony trwa tydzień, katar nieleczony 7 dni. Jakoś to tak było. Aha. Tak, wiesz. No taka prawda, no, czyli wiem. Leczysz katar, a nie. Otrywin czyni cuda i na noc bardzo pomaga. Bo to osusza śluzówkę. Lukas, wiesz, że mam teraz jaskrawę, nie? No. To już prędzej przywaleniu się w głowę, no, a nie to, przy otrywinie, no, które czyni cuda. No tak, wiesz, śluzówka, nie? W ogóle osusza. Nie no, dobra. Spoko, spoko, sam się zacząłeś śmiać, czyli ha, mam cię. Złapałem cię. Mamy cię. Tam była Chylińska kiedyś, jeden z moich ulubionych odcinków. A w ogóle my coś zdobyliśmy tam, co tam zarobiliśmy? W ogóle jakiś klucz mam, o co chodzi? Jakaś dźwignia była? Co to zrobiło? A, tam się otworzyło! Musisz płynąć. W ogóle tak gadamy, nie? No i nawet nie wiemy, co robimy. Dokładnie, bo my to tak mamy, jak się zagadamy, to ten... To... I ty gdzieś biegniesz, w ogóle let's play od 20 minut jest w tym samym miejscu. Tak, i tutaj się otworzyła właśnie klapa. Lukas, ile był nasz rekord gadania na Skype'ie, bo nie pamiętam. Bo my tak właśnie jak zaczynamy gadać, to my... Nie wiem, z jakieś 10 godzin, 8? No, jakoś... Nie no, spokojnie. 10, ale chyba około 8 tak było, no. Pamiętasz, że zasiedliśmy jakoś tak o 20, bo my zazwyczaj właśnie tak wieczorem zaczynamy gadać. A nie, teraz Fraps nam pokazuje, że gadamy od 3000 godzin 577. Nie, to są FPS. Nie, to są wpisy. No wpisy, aha, no dobra. Dobra. O, pajączek. Pajon. Dominika jest... Nienawidzę tych dużych. Dobra, nie powiem, jak to brzmiało, Lukas. A tym bardziej nienawidzę ich w Underworldzie. Zobaczycie, co tam one mi czyniły. One są takie... Nie wiadomo, czy zobaczycie. Może ktoś z was też mnie ogląda. No, właśnie, oglądajcie kanał Lukasa.
Koniecznie. No, to jest Ale bym, żebyście oglądali filmiki, a nie mój kanał. No tak, tak. Kurde. A w ogóle, kiedy ty zapisywałeś? Przed sekundą tak, jakoś by the way. Zapisywałem. Zapisałeś? No. Aha, widzisz, dobra, to zapiszę jeszcze raz, bo mam schizę. Tak szybko zapisałeś, że nawet nie zapisałeś. Za rzadko widzę ten ekran. Kurde. Nie, musisz jeszcze, jak się złapiesz ten ostatni raz, to musisz jeszcze, wiesz, nacisnąć strzałkę w dół. Aha, no w sumie ja. Żeby ono tak do samej krawędzi się zbliżyło. No, o. Dobra, nie wiem jak to wyszło. Ej, czekaj, to wiesz, że jeszcze raz tak możesz zarobić? Jo? Mhm. Nie, tylko nie nad drabiną, musisz obok, żeby nie było drabiny. Tylko zapisz oczywiście. No tak, tak. No patrz, a ten mnie będzie uczył zapisów, nie wierzę. Ten co najmniej dobra, i teraz tak o. No i teraz słabsze, widzisz? Ja pierdzielę. Nie musisz się gzymsować. Nieźle. Ja ogólnie nie lubię oszukiwać, no ale dobra, zrobię. Ale ty nie oszukujesz, przecież to jest prawidłowa droga, o co nie, chodzi? Nie, prawidłową drogę masz tutaj. Ja tu nie widzę żadnego oszustwa, żadnego przekarania, to jest wszystko i to samo. Kurde. Ale wiesz co, teraz możesz fajnego corner booka zrobić. Ale zupa pomidorowa. No. Nawet widzicie larwy. Fuuu. Olol, olol. Epic. Nie, narka. Myślałem, że zapisałeś. No właśnie też tak myślałem. No to mamy mylne wrażenie. O, i mniej życia straciłem. Przeksi. Ale zawsze chciałem zobaczyć, jak by te smoczki mogły wyglądać w jakości HD, jakby zrobili remake'a. Tylko jestem w ogóle jakby... No, zrobił... W ogóle jakby wyglądał remake. No, kurde, ale musieli niektóre te deviant... Na ale stronie deviant.com chyba? Com, nie? Nie wiem, czy jest .com. Nie wiem. .com. Com. Com. Dobra, no mów. Nie wiem, czy tam jest com, czy org, czy w ogóle jakie rozszerzenie. To właśnie tam niektóre są takie tapety porobione, że ta Lara tak cudownie wygląda, taką ma jakąś twarz, tą hipnotyzującą, w ogóle jest tak prawdziwa. Ale to oni w jakichś programach to robią. Tak, no wiadomo, w jakimś Photoshopie czy coś, ale tak to pięknie robią. Wiesz, jakiś taki, bo jest pełno takich tapet remake'owatych. Tak, tak. Nie tak. Wiem,